Siemo, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będzie challenge na Bedwarsa, w którym będę mógł używać tylko drewnianego miecza, czyli w takim sensie, że będę mógł się bić z ludźmi drewnianym tylko mieczem, nie będę mógł żadnym żelaznym, kamiennym, ani diamentowym. Więc to będzie takie wyzwanie, zobaczymy jak sobie z nim poradzę. A na początku pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tutaj na moim paluszku macie przycisk subskrybuj, ten sam musicie nacisnąć tam na dole, aby stary. No, bardzo jest to dla mnie ważne, bo chcę bić 1200 subów do końca roku. No i zobaczymy, czy mi się to uda. Ja już zapraszam was do oglądania tego odcinka. Dobra, mordeczki, właśnie znajdujemy się już na pierwszej ręce. Za 30 sekund start i zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że ten drewniany miecz, ogólnie jeszcze zasady nie to, że nie będę mógł kupować żadnych pozostałych rzeczy. Chodzi tu o to, że nie będę mógł mordeczki używać żadnych tych będę mógł ogólnie używam w takim sensie drewnianego miecza, że mogę się tylko z nim bić z ludźmi. Czyli że ten drewniany miecz służy mi, o, na przykład zademonstruję to na tym gościu, że mogę tylko tego gościa bić drewnianym mieczem, żadnym innym, a pozostałe rzeczy mogę używać. Bo tak to by nie miało sensu, bo nawet nie mógłbym wyjść z bazy, co nie? No, właśnie na tego. Więc na tym to polega. Chodzi tu o to, że tylko drewniany miecz, że mogę tylko drewnianego miecza używać, żeby bić się z innymi ludźmi. Więc zobaczymy jak nam pójdzie. Okej. Okay. Nie mogę kupić żelaznego, kamiennego i diamentowego. No bo wiecie, no jakbym, jeszcze raz się przypominał, bo jakbym używał tylko drewniany miecz, to nie miałoby to najmniejszego sensu, bo wtedy nawet bym nie mógł wyjść z bazy ani nic, co nie? Więc to by było w sumie bez sensu, ale zobaczmy jak nam pójdzie, używając tylko drewnianego miecza do klepki. Na pewno to będzie najtrudniejsze na końcu, mi się wydaje, bo na końcu. Nie pytam się, lecimy na kolejną arenę. Tej nie było. Już mordy, szybkim tempem jesteśmy na kolejnej arence. Tamta arenka była tragiczna, a zobaczymy jak ta nam pójdzie i zapraszam do zostawienia lajka wszystkich. Ogólnie pozdrawiam, typie, jesteś na odcinku, możesz pozdrowić odcinek, wiesz? Jak się on nazywasz? Ej, no widać, że nie chcę pozdrowić odcinka. Możesz, mordo, pozdrowić odcinek, wiesz? Ea Tokyo, możesz pozdrowić odcinek. Pozdrawiasz. Chyba pozdrawiam. Zobaczymy jak nam pójdzie. Okej. A! Kupiłem kamienny miecz. Chwila wcześniej. Rzeczy pozostały i muszę skoczyć, no bo nie mogę przecież kamiennego miecza używać. Ja to jestem jednak udany, nie? Kupiłem kamienny miecz, brawo ja. Jakby co, nie ma, nie było tego, nie widzieliście tego, nie? To z przyzwyczajenia, mordy, no wiecie jak to jest, jak się gra w Bedwarsy, no to z przyzwyczajenia już. Dobra. Ja to chyba pozbieram na, o, właśnie na TNT. I na wełnę. A, wełnę już mam. Dobra. Możemy lecieć, oczywiście z drewnianym mieczem. Wydaje mi się, że właśnie to nie dokończyłem wtedy. Że wydaje mi się, że na końcu będzie właśnie najtrudniej, a to z tego względu, że wszyscy na końcu mogą mieć już diamentowe miecze, no a ja diamentowego miecza nie będę już mógł mieć. Zobaczmy, czy szybko mi się uda tutaj przejść to.
Więc ja się z wami widzę, kiedy już... No, w sumie już dojdę tu. Lecimy, 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 mordy. Ło! Ło! Ło, ale się typ klepie! Jak się typ klepie, widzieliście to? Ej, idziemy pomóc czerwonym. Idziemy pomóc czerwonym, nie? Ole, czerwoni! Ej, czerwoni dobrze się klepią. No, czerwoni się dobrze klepią. Skoczył, spadł. Nieważne. Ej, ja mam dobrego typa w teamie. Tyle powiem. Znowu kamienny kupiłem, ja pierdzielę. Muszę znowu skoczyć. Ale nie, ja nie chcę stracić tego. Sobie pozostawimy. A ja muszę znowu skoczyć, drodzy państwo, bo kupiłem kamienny miecz. Takie wpaski, jak widać, będą mi się zdarzać dosyć często. A to z tego względu, że... Z tego względu, mordeczki, że po prostu z przyzwyczajenia już to kupuję, co nie? Nie wiem, cały czas mi to W głupie nie działa, że jak robię dwa razy W, to mi nie przyspiesza, więc nie wiem, o co chodzi. Ja! 2000 years later. Ja już nie mogę. Najbardziej wnerwiające Bed Warsy. To będzie tytuł tego odcinka, bo naprawdę są najbardziej wnerwiające. Ło! Dobra, chyba już jest czas skończyć ten odcinek, skoro tak mi idzie. Więc lecimy chyba do pożegnania, drodzy państwo, bo idzie mi fatalnie. Dobra, mordeczki, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcinka, ale jak widzicie, dzisiaj nie mam dnia na Bed Warsy, nerwy mnie zeżarły na tym, przegrałem bardzo szybko, ale mam nadzieję, że i tak bawiliście się fajnie na tym odcinku, bo bawiłem się kozacko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, macie na, ma właśnie moje głowy, tutaj wam się pojawia przycisk subskrybuj na głowie mojej. Tak, mojej głowie się pojawia. Więc subskrybujcie ten kanał, wtedy będziecie na bieżąco z każdym filmikiem. No i co? Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i piąteczko!